Witam Państwa w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Myśli o Polsce. Dzisiaj naszym tematem programu będzie omawianie roku jakości, jaki został tutaj ogłoszony przez prezydenta Łukaszenkę, który osobiście, że tak powiem, nadzoruje tutaj wprowadzanie tego znaku jakości dla towarów produkowanych na Białorusi. W programie biorą udział kolega Aleksiej Dziermant. Witam. Kolega Piotr Piotrowski. Dzień dobry. Kolega Konrad Arkadiusz Hartung. Dzień dobry Państwu. I Paweł Jański. Co mogliby koledzy powiedzieć na ten temat tego znaku jakości? 2024 rok był, zaczęło się i ten rok w Białorusi to rok jakości. Czemu jakości? Bo Białoruś integruje się w tak zwany kolektywny wschód, gdzie chce być takim państwem, które znajduje się w centrum i ma swoją rolę takiego państwa, które robi bardzo jakosne produkcje. I gdzieś tu dwa dni wcześniej prezydent zrobił naradę z przewodnikami przedsiębiorstw centralnych białoruskich, z ministrami, z przewodnikami obwodów różnych i oglądał taką niewielką wystawę, gdzie różne zawody, fabryki pokazały swoje wyroby, swoją produkcję. Same dziwne to, że w Związku Radzieckim różne wyroby, że różne produkcje jeszcze radzieckie Białorusi miało wszechrodziecki znak jakości. I to było pokazane prezydentu, chociaż prezydent bardzo mądro opowiedział, że nam potrzebne nie prost nalepić tam na tą produkcję jakiś znak jakości, ale potrzebne, żeby to pierwsze odpowiadało jakości, bo kiedy ktoś kupi tą produkcję z tym znakiem jakości, a ta produkcja przestanie pracować, te wyroby będą nieodpowiadalne tej jakości, to będzie dyskredytacja samego tego znaku jakości. To będzie niejakosny znak. I tu główna inna rzecz, żeby... I tu mamy jeszcze drugą rzecz, żeby ta produkcja była na 100% białoruska. Kiedy prezydent tak poszedł, tam miński zakład traktorów pyta: od wy mówicie, że ten traktor, ten model traktoru powinna mieć białoruski znak jakości. I pytał przywódcy tego zakładu, a ile detali, jaki procent detali w tym traktorze białoruski? 705% tylko. Mówię, a co to 25%? Czemu to nie białoruscy detali? Jak to może my lepić znak jakości na te detale, które nie białoruscy, my ich nie robimy, a znaczy my nie możemy nieść odpowiedzialność za te detale. Przeszedł do produkcji харчування, так, млеко, там йогурти, сири різні, там білоруси, перш за все, такий сир кілбасний, не знаю, знайомий в Польщі чи ні, улюблений президента. І почав питати, який склад, що то за складники в тим сири, чи маємо там консерванти, чи то чистюка продукція, відповідальна всім нормам. І так було з кожним великим підприємством, яке
Dzisiaj chcę, żeby jego produkt jakiś miał ten znak jakości. Nijakiemu przedsiębiorcy, nijakiej produkcji, póki znak jakości białoruski nie był nadany. Ale w końcu roku będzie jeszcze jedna taka wystawa, gdzie różni fachowcy wyuczyć tą produkcję, nową produkcję i opowiadać, czy odpowiada ta produkcja jakości i czy może ona mieć ten znak jakości. To główna rzecz i na pewno czemu to robić jeszcze, bo w Rosji na przestrzeni postradzieckiej białoruskie wyroby, białoruska produkcja znana jak produkcja, która zachowała radziecki standard jakości. Kiedy to kielbasa, to z mięsa, to czyściutka będzie kielbasa ze smakiem, jak... Co pan bajki opowiadasz? Jak to może być, żeby kielbasa była tylko z mięsa? I to pytajcie mnóstwo ludzi tam w Kazachstanie, tam w Rosji, innych, gdzie białoruska produkcja to produkcja dla butykowa. Ja tylko bym na chwilkę przerwał i zaraz pozwolę koledze dokończyć, ale właśnie odnośnie tej produkcji mięsnej byliśmy z Rosjaninem Leonidem, zwiedzaliśmy ten nowy sklep, taki ten wielki supermarket, który jest tylko dla produktów białoruskich przeznaczony, i po wejściu do takiego właśnie magazynu, tego sklepu mięsnego, on mieszka w Moskwie, powiedział, że ten zapach w ogóle w Moskwie tego nie ma, właśnie nie ma tej jakości, nie czuć właśnie, że to jest właśnie wszystko takie naturalne i ta jakość jest lepsza. Przepraszam. Drugi moment to, żeby nie było, od jak pan Aleksiej powiedział, żeby nie robili podrobki, fałszywki. Już robią. Robią. Ale kiedy będzie znak jakości, będą odpowiednie tradycje i będzie ten price produkcji ze znakiem jakości, że tą produkcję będą wszyscy rozumieć, wiedzieć, z jakiego to zakładu, kto to sprodukował, jak ona powinna wyglądywać, kto sprzedawać. Wtedy nie będzie tego, tych mniej będzie. Ja myślę, że i będzie i dalej, ale mniej będzie tych fałszywok na rynku. A co najczęściej jest fałszowane? Co najczęściej jest fałszowane? Jakie produkty? Mleczne, mięsne, kielbasy, przede wszystkim... Też przecież tak, włożą. Tak. Do mnie koleżanka przyjeżdżała z Lipiecka, mieszka tam. To akurat dla swoich koleżanek kupowała te białoruskie produkcje. Bieliznę tam kobiecą i ubrania. Majtki. Jasne, mówię, kobiecą bieliznę tam dolną i z góry tam różne rzeczy. Teraz akurat takie są techniczne możliwości, że ona ta robiła zdjęcia, wysyłała tam i koleżanki mówili, czy pasuje, czy nie pasuje. Jak pasuje, to kupowała i później tam pociągnęła takie walizki tam z powrotem. O tej jedzeniu, kielbasie, to jeszcze za czasów, kiedy u nas jeszcze z Rosją tak nie za bardzo było i Białorusini tam musieli trochę się przemycać, nie? Jakieś problemy tam były na granicy, ja dokładnie tam nie wiem. Ale wozili tam do Rosji, do Smoleńska przy granicy jedzenie różnego rodzaju przeważnie. Tam śmietany, masło, kielbasy. To rosyjska policja musiała ich łapać. Mieli taki rozkaz. Nie? To miejscowi raz, że uprzedzali, że policja idzie. Dwa, że kiedy te policjanci musieli już łapać tych, chociaż myślę, że raczej niezbyt się starali, bo sami, ja tak podejrzewam, że tam sporą ilość to oni sami kupowali od nich po cichu. W każdym bądź razie ci miejscowi mieszkańcy to akurat przeszkadzali policjantom ich łapać, tych kontrabandystów białoruskich.
No, tak jak kontrabandyści, to nachodzili Rosję, że tam każdy już starał się nie łapać, tylko jakoś tak zrobić, żeby on nie dostał się w rękach Femidy rosyjskiej. To ja muszę jedną rzecz powiedzieć, która tutaj, że tak powiem, nie współgra z tym, co na przykład w społeczeństwie polskim jest przyjęte za jako taką świętość, bo w Polsce przyjęte jest, że wszystko, co państwowe, jest złe, a to, co prywatne, jest lepszej jakości, wspanialsze. A tu mamy coś całkowicie odwrócenie tych zasad, bo przecież te wszystkie wyroby mięsne, mleczne są produkowane w zakładach państwowych, przeważnie, prawda? I jakość ich jest tak dobra, że powiedzmy w krajach, w których nie ma tych państwowych przedsiębiorstw, które to produkują, fałszuje się białoruskie wyroby. Wytłumaczę logiku, bo u nas jest tak, jeżeli produkcja wyrobiona na zakładach państwowych, czyli tam do jedzenia, czyli inna, to większy stopień odpowiedzialności musi być. Kiedy chodzi o jedzeniu, to no, zdrowie. I u nas no, państwo dba o tym, żeby na przykład dzieci, no i wszyscy ludzie, nie tylko dzieci, no, u nich było coś normalnego do jedzenia. I jeżeli tam coś nie tak, nie odpowiada jakości, to skutki będą opłakane. Odpowiedzialność kryminalna może być. Tak. A jeżeli chodzi o prywatnych takich zakładach, no to on może gdzieś tam no, skręcić tam coś, no i załatwić to wszystko, żeby nie było odpowiedzialności. Przypominam sobie jakoś, że to było ze 20, może więcej lat temu. Byłem w Polsce i tam w rejonie Augustowa to trafiłem, był taki, izba była, zbiórka jakaś tam handlowo-przemysłowa. No i ja trafiłem na taką zbiórkę i dostałem sobie w prezencie taki zeszyt, kartek takich i tam akurat były te chyba z 50 tam różnych receptów kielbas. Otworzyłem sobie i byłem zszokowany. Całe szczęście, jak to się mówi, że ja nie wiedziałem, co ja zjadam. Bo tak, połowa, 40%, 50%, 60% to woda. Reszta to dodatki takie, które tą wodę robią, jak to się mówi, twardą, nie? Utwardzicieli wody. Emulgator, coś takiego. Emulgator, smaki równorzędne tym naturalnym, no, różne tam podfarbowacze i tak dalej. Ja już, prawdę powiedziawszy, już nie pamiętam, ile tam tego mięsa było, czy to mięso w ogóle było, ile tam było tej soi. Muszę gdzieś mi to leży w domu, ale do dziś dnia jakoś mi no, nie pali się do tych polskich kiełbas, chociaż smaku czasem było. Ja był, jak jeździłem do kraju, to były te i nawet dobrze pachnące i tak wyglądające i niby. No dobrze, jak ja nie pamiętałem, zapominałem o tym, co tam było tego. To ja powiem, że po prostu trzeba mieć taki nawyk w sobie, że jak idzie się do takiego dużego supermarketu w Polsce, to trzeba po prostu zawsze czytać skład kiełbasy, zanim się włoży ją do koszyka. No, także jest tak. To niezwykle ważna rzecz, żeby nie zapominać o tym, żeby to wcześniej sprawdzić. Ale ja mam takie pytanko odnośnie właśnie znaku jakości i dlaczego jednak. Jeden powód już poznaliśmy, że po prostu no, tutaj mamy jednak takie zagrożenie fałszowaniem produktów białoruskich, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o ten cel, aby poprawić jednak jakość produktów białoruskich również, prawda? No tak, więc czy to również by oznaczało, że może poza tymi produktami żywnościowymi były jakieś problemy może z jakością produktów białoruskich? Jak to jest? Bo szczerze powiem, no mieszkam ponad rok, no ale to jeszcze jest za krótko, może żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, no bo mam kilka produktów w domu, wyrobów, nie wiem, no chociażby zmywarkę Gefesta, tak, ale no zmywa lepiej niż Boscha, którą mieliśmy poprzednio, lepiej zmywa, no ale no, to tyle mogę w tej chwili powiedzieć, ale mamy ją tylko rok, więc jak to wygląda, tym bardziej, że Białoruś jest krajem, który dużo produkuje, bo to nie są tylko wyroby rolno-spożywcze, to jest, tak jak powiedziałem, to są sprzęt AGD, jakieś lodówki,
zmywarki, płyty kuchenne. Transport. Mamy wszystko tak naprawdę w Białorusi. Jest tutaj produkowane. Przecież telewizory, prawda, są tutaj produkowane. Samochody Tarachili, Gili, ciężarówki, autobusy. No właściwie nie wiem, czy jest coś tutaj, czego się nie produkuje. Elektrobusy. Rakiety jeszcze nie produkujemy. No, to znaczy te, co latają do góry. Zaczynamy już razem z Chińczykiem. Nie. Polonezy to mamy. Ja mówię o tych rakietach, co latają do kosmosu. Ale moim zdaniem już dawno trzeba z tego kierunku schodzić na inny, bo są już inne wymyślone projekty, że nie trzeba będzie tyle paliwa zużywać, żeby tam zarzucić te kilogramy na orbitę ziemską. No, ja odpowiem na to pytanie. No, w ogóle, generalnie mówiąc, to takich aż takich wielkich problem z jakością nie było. Z jednej strony, oczywiście, że prezydent i w ogóle państwo nasze, ono chce, żeby ta jakość i, no, była najwspanialsza, żeby nie było żadnych jakichś tam pytań, czyli problemów, bo czasem nawet, no może to ze strony konkurentów, gdzieś tam ostatnim czasem słyszeliśmy, że tam w Sankt-Petersburgu było coś z tymi autobusami na ulicach Petersburgu, że tam z silnikami jakieś problemy, no staramy się to wszystko sprawdzić i tam takich wielkich problem naprawdę to nie ma. Ale z jednej strony, no to image, to trzeba, żeby produkcja białoruska była, no, taka doskonała, tym więcej, że prezydent mówił, że będzie, no, taki czas i rok 24, no taki trudny, ciężki dla gospodarki. No dlaczego? Bo dla światu. No i dla światu, i dla naszego regionu, bo sankcje, bo wojna, bo, no, takie problemy ogólne. I dlatego nie chcemy, żeby nasz poziom upadł i produkcji, i jakości, wytwórczości, i musimy trzymać to flagę białoruskiej produkcji na bardzo wysokim poziomie. To jego potrzebowania, no tak, na perspektywy z jednej strony, żeby konkurować mogliśmy w strefie euroazjackiej i z Chińczykami, i może tam z zachodnimi korporacjami, z rosyjskimi, i dlatego mamy potencjał, ale, no, trzeba kontrolować. I dlatego właśnie te decyzje przyjęte. Dodatkowy doping, jak to się mówi, w ten sposób. No, ja zapytam już takie osobiste pytanie do kolegów, no bo ja mówię, mieszkam tu tylko ponad rok. Jak koledzy oceniają jakość produktów białoruskich generalnie, jeśli chodzi, pomijając spożywcze, bo mówię, bo one są, wiadomo, wysokiej jakości, ale pozostałe produkty? No, na pewno traktory, transport taki komunalny, to wysoki poziom, bo nasz transport, elektrobusy, no, trolejbusy, autobusy, kiedy w rosyjskich miastach mają wybór, jakie autobusy kupować, nawet kiedy tam nie było sankcji prowadzonych Zachodem. U nich był wybór kupować Mercedesy, Many, tam Scania autobusy, czy kupować tam białoruski MAZ, czy tam elektrobus Białkomunmasz, czy to rosyjski tam KAMAZ, czy LiAZ lipiecki. I wszyscy wybierali białoruski, bo białoruski tańszy niż zachodni kilka razy, ale w jakości lepszy niż rosyjski autobus, to wszystkie wiele. Z innej strony to tam technika chatnia różna, tutaj koniecznie potrzebna więcej pracować, chociaż elektronika. Bo był bardzo ciężkie przejście do przykładu naszych zakładów, które produkowały te same telewizory, bo to potrzebna była głęboka modernizacja, wyjście na nowy techniczny poziom. I dzisiaj już my widzimy, że
nasz tenże samy horyzont, nawet po tych tych mieszkaniach, tych domach, w których znajduje się ten horyzont, że tam lepiej sprawy poszły, bo odremontowani wszyscy tam te zakłady, mieszkania, że nowa produkcja, gdzie tam i ноутбуки białoruscy, laptopy, inne rzeczy. To potrzebno mówić, że to różnica między to różni się w zasadzie tego, w jakim nurcie to produkuje się. Te maszyny produkuje się bardzo dobrze, tam elektronika mniej, ale sama główna rzecz, żeby była odpowiedzialność. Znak jakości to znak odpowiedzialności państwa. Że państwo bierze na siebie odpowiedzialność przed konsumentem, że za tą produkcję. To samo główne. Kiedy prosty człowiek idzie do sklepu i widzi to znak jakości, dlatego żeby on zrobił wybór na korzyść tej produkcji ze znakiem jakości, on powinien rozumieć, że to odpowiedzialność państwa za to. Ta produkcja różni się w lepszą stronę niż produkcja bez znaku jakości, bez tego, że tam napisane Made in Belarus. I my powinni to rozumieć. Słuchają Państwo Międzynarodowego Radia Białoruś, programu Myśli o Polsce. No to ja powiem taką jedną rzecz, taką z zachodu. Otóż tam wielkim problemem jest, i o tym się zaczęło dyskutować również, że tak powiem, na szczeblach tych wyższych Unii Europejskiej, że celowo wiele produktów jest postarzanych. To znaczy, mniej więcej znaczy to tyle, że on jest tak celowo produkowany, wiele produktów, aby tylko tak długo działały, jak długo jest ważna gwarancja, po to, żeby po prostu kupować nowe i nowe i nowe, że na zachodzie już w tej chwili jest nawet takie pojęcie u ludzi, że po prostu, nie wiem, jak ktoś kupuje ten odkurzacz czy cokolwiek takiego do domu, to on już ma w głowie, że tak powiem, zakodowane, że to będzie mniej więcej działać tyle odkurzacz, ile ta gwarancja, skończy się gwarancja, trzeba go wyrzucić, trzeba kupić nowy odkurzacz. I z wieloma produktami tak naprawdę jest i nawet tu też przecież rozmawialiśmy przed programem na temat nawet i marek samochodowych przecież, które może są, że tak powiem, takie wow, takie może, bo taka propaganda za tym stoi, że są takie wspaniałe, ale przecież choćby nawet spójrzmy na taką markę, o której właśnie wspomniałem, jak Jaguar Land Rover, gdzie samochody Land Rovera, jeśli chodzi o niezawodność, są na samym końcu. To są najgorsze samochody, jeśli chodzi o niezawodność. Najczęściej się psują, najdłużej są, że tak powiem, w serwisach. Także mamy na zachodzie, uważam, że jest spory problem z jakością i jeśli coś takiego, jeśli tutaj na Białorusi chcecie, że tak powiem, odwrotnym kierunku pójść, no to naprawdę jest to świetna inicjatywa, no bo... Też ze swojego osobistego doświadczenia mogę coś powiedzieć. No, jeżeli chodzi o produkcję do jedzenia, to używam tylko białoruskie. No, staram się, bo i produkcja mleczna, mięsna, jakieś... ciasteczki, cukierki, no tam wszystko. Może jakie tylko owoce, które... No tak, to takie produkuje. Egzotyczne, tam, czyli... Pomarańcze, ananasy, tam, no nie ma. No, no bananów, no, niestety, tak. Na razie nie mamy. No klimat się zmieni. Może, no co, bo te arbuzy już możemy u siebie tam na południu rościć. Były pewne problemy, no, według mnie, znaczy... Parę lat temu, co do ubrania, odzieży, no tam męskiej, może nie wszystkie ten asortyment ci fasony, które chciałby, były, ale to zaczyna się zmieniać, bo na przykład widzę, że
Вытворніцы беларускія, напрыклад, разам з турэцкімі робім, ну, марынаркі такі добрыя і те джинсы, ну, всё таке до і саме гумне, що то одзення. То не просто там змяна фасону. Так. То технологічны суверенітэт вобец продукування своєї тканіни. Ну, то важливо. А тканіни, фарб, бо так отшималося, що мені пощасливилось їздити по велю предприятиях, менавіче такі легкого промислу одіння. То видел, что люди, которые проводили модернизацию предприятий, говорили так, что нам повинно быть от овец тех, которых мы сижем, которые роснут в колхозе там, так, бавовна, ту бавовну сделать из него ніч, тканіну фарбу, так само наша хімія, промисел хімічний, і проводять ту ж тканіну через відповідні речі там в гарнітуру якусь там в одяг. Просто то замкнений цикл. Цикл повнюткого витворчості. Імпорто заміщення, так званого. Друга річ, коли ми говоримо не про промисел лекі, а про там льодовки, машини пральні, інне, де ми можемо бачити тут плюси білоруські. Маємо таку з'явиско в світі, як плановане стаження. Заплановане. Ну. Коли 10 лет, і он зломався, і потрібно викинути. То ще добре припадок 10 лет. 2-3. Екстремально добре. 2-3. До прикладу, машина пральна Атлант ма гарантію від фабрики. От фабрики. Же та машина не зломається 5 лет в огулі. Гарантію. Щось там поломаще задармо зробить. Направить. Льодовки так само. А чому так? Бо заплановане стаження, то приклад західнього капіталізму, неякосного промислу. І то таке хвороба сполученства консуменського, щоб тобі потрібно було змінити, комурку потрібно змінити через рік, через місяць там, і бігти там, щоб новютко щось купити. Моїм зданням є, що білорусі не можуть проводити іншу культуру. Культуру, коли не потрібно більше часу віддавати до того, щоб бігати по склепах, чи то інтернетових, чи то там в палацах, якихось великих центрах хандльових, а щоб більше часу віддавати життю, а не консументу. І коли там білоруський телевізор буде працювати 30 лет, чи як от у мене ще від бабці залишилася льодовка Дніпер 2, якої вже напевно 70 лет вже, так? Що то значить? Там хумову таку прокладку змінили і всістко, і працює, бо там хума вже 70-го року чи 70 лет працює? Лят, 70 лет, часу Сталіна. 50-х літах купили? Так, 52-й. За Сталіна є? Так, то приклад.
Zrozumiało, że korporacja. To w Polsce nie do zaakceptowania. Jak coś może być stalinowskie? No, to trzeba zezłomować. Trzeba zezłomować. Nie, a to rozumienie, że jakość. Dlaczego mnie kupować nową lodówkę, kiedy stara pracuje? I dla korporacji międzynarodowych zachodnich to brzydko, bo kiedy oni chcą sprzedawać te tam lodówki, maszyny pralne, telewizory, oni powinni łamać się. No tak, bo żeby tam zysk, żeby produkować nowe, żeby znowu kupić, sprzedać. Chociaż można zarobić pieniądze nie na zysku, nie na tym, żeby tam... Tak? Pan od razu chce zamordować kapitalizm? Kapitalizm to przede wszystkim zysk. A zarobić mianowicie na tym, żeby tych konsumentów tam pomagać, obsługowywać, obsługu robić tym tam lodówkom, maszynom pralnym. A jak nie potrzeba obsługi? A jak działa, chodzi, 70 lat chodzi, zaraza, i nic się nie łamie, no. Znaczy, no my i... poniszczym kapitalizm zachodni. To oni splajtują, proszę pana. Nie splajtują. Jak to nie? No splajtują. Pan jest mogilszy kapitalizmu. Operacja gospodarcza zwycięży. Jeszcze mam do powiedzenia. Tutaj są pewne takie problemy dla naszego przemysłu, to leki, medyczne te rzeczy, bo wiemy, że korporacje zachodnie, oni kontrolują ten rynek i naprawdę nowych takich ekskluzywnych produktów, leków niewiele w świecie i u nas też. I u nas też. I to bardzo ważne, żeby mieć te substancje. To trzeba, żeby chemia nasza, przemysł chemiczny to wszystko wyrabiał, ale jeszcze nie mamy dużo do swojego. Mamy dużo do zrobienia. Do zrobienia, tak. I dlatego z Indią chcemy to rozwijać, bo z Zachodem już zamknięta. I to problem, pewny problem. Prezydent Białorusi przeznaczył nowego ambasadora do Indii. Tak. I opowiedział, że to strategiczny nurt, kierunek rozwoju naszych stosunków, bo Indie to jedno z najlepszych państw w planie wytwórczości leków. I my mogliby zrobić na Białorusi wspólny przedsiębiorstwo, wspólny wielki klastery, które by produkowali te leki, i my mogliby na wszystki rynek euroazjatycki, kolektywnego wschodu, a może kiedy Zachód zrozumie, że potrzebny ten mur na bułku zniszczyć, może i Zachód kupowałby te leki. No. Była też pewna historia w związku z lekami i z epidemią wirusa HIV w południowej Afryce. Było toż tak pewnego, że już zaczęto produkować na Zachodzie leki, które, że tak powiem, nie zwalczały tego wirusa, ale już miały go pod kontrolą. No niestety te leki były bardzo ekstremalnie drogie, dlatego państwa Południowa Afryka nie było stać na to, aby te leki zakupywać na Zachodzie. No i postanowiono dokładnie te same leki produkować, pomimo tego, że jeszcze obowiązywał patent na te leki zachodnie, postanowiono produkować to w Republice Południowej Afryki tam na miejscu. No, z tego zrobił się duży, że tak powiem, szum, gdyż te korporacje na Zachodzie jednak wymagały od producentów tych południowoafrykańskich właśnie, żeby przestrzegały tego patentu. No i tu mieliśmy taki konflikt, czy produkować własne, mimo wszystko łamać patenty czyjeś, ale pomagać ludziom, czy płacić horrendalne pieniądze za leki i kupować ich znacznie mniej i powodować, że tych ludzi, powiedzmy, zaczynają umierać gdzieś tam nawet i na ulicach, tak? Więc no jednak ten przemysł, cały ten farmaceutyczny na świecie jest bezwzględny i tutaj Indie, ja wiem, że Indie są takim potentatem, właśnie one dużo produkują leków, bo nawet kolejna taka rzecz z tych lat, których pamiętam, mieszkałem w Wielkiej Brytanii,
mnóstwo leków, które, że tak powiem, kończyły się już te patenty, to już nie były leki, które były produkowane pod tą nazwą gdzieś tam przez te firmy zachodnie, tylko były to również właśnie leki sprowadzane z różnych krajów, prawdopodobnie może i z Indii, pod innymi nazwami, ale jak ktoś przeczytał skład, był dokładnie taki sam. Mhm. Ale leki już były, wiadomo, kilka razy tańsze niż te oryginalne. Problem na tym właśnie polega i u nas też na Białorusi, że większość tych leków są formuły chemiczne, to oni zapatentowane korporacjami zachodnimi i oni już takie stare, to nie nowe leki. A они продукуют и спрыдают, бо зарабатывают деньги, и не сон заинтересованы в том, чтобы еще появили какие-то новые продуценты, и чтобы они были венце эффективны. И проблем для нас полега, чтобы наладить вытворчусь своих леков и венце эффективных, новочесных, а не старших, там, ниж, там, 20-30 лет. Ja swego czasu czytałem taką książkę od General Motors. To potężna firma, wiele lat istnieje, jeszcze przed II wojny już pracowała. I tam akurat, nie pamiętam, wzięli nowego dyrektora. Znaczy wysunęli jego, wyłonili trochę do góry, no nie na samą górę, ale blisko już tam. Nie został prezydentem jeszcze tej firmy. I on akurat miał problemy z tymi, co takimi dyrektorami na swoim poziomie. Dlaczego? Bo oni zajmowali te miejsca i tam co jakiś czas, tam co roku chyba wychodziła, nowy samochód wychodził, produkowali. Ale co z tym samochodem było nie tak? Ten samochód nowy wyglądał inaczej, ale w środku było wszystko to samo. Po prostu oni tam zmieniali niektóre parametry, co dalej, ale zużycie benzyny, poziom szumu, zużycie oleju, prędkość i tak dalej, to bardzo mało zwiększało się w lepszą stronę. I po prostu oni robili większą reklamę szumu według nowego samochodu, który jest tam 100 razy lepszy i tak dalej niż ten poprzedni. A to samo wychodzi i z tymi lekami. Oni zmieniają okładkę, z tym, że to taniej wychodzi, bo co innego zrobić z żelaza coś, a co innego z tektury zmienić nazwę, zmienić tam jakiś wizerunek jakiś tam i znów reklama idzie, że o, nowy lek, super, puper, jak najlepszy, tam zabijemy te zarazki jeszcze 100 kilometrów przed tobą i tak dalej. Także tutaj rzeczywiście... Wypijesz i będziesz żyć wiecznie. No tak. Zęby nowo odrosną, tam włosy wyrosną i tak dalej. Mózg zacznie na koniec to pracować. Tak. Broń Boże! Broń Boże, co pan wyprawia? Jakie takie do panu, jakie sowieckie pomysły przychodzą? Jak to można, żeby mózg u człowieka, u konsumenta zaczął pracować? To niedozwolone. Znaczy co inne leki, żeby wymknąć ten mózg. O, to proszę bardzo, takie leki sprzedają, a zwłaszcza tak gdzieś na boku, z kieszeni, nie, tam po ileś gram, takie bardzo fajne leki, ich użyjesz i czujesz się bardzo dobrze. Zielony. Słucham? Zielenie leki. No tak, oni z zielonej apteki, nie? Takie leki, że Zieleński tych on ich promuje, on ich zużywa. No nie wiem, czy oni takie to podobno tak promuje oczywiście. Podobnie tam, się nosem wciąga te leki. No tak, akurat najbardziej te pomagają, jeżeli wciągać nosem. No tak akurat, oryginalnie. No, ja nie wiem, co tam lepsze. Nie miałem okazji, prawdę powiedziawszy, nie mam zamiaru nawet próbować leczyć się w ten sposób od jakichś chorób. Także
На Білорусі теж так підходять до тих ліків в той спосіб. І барзо до тих носів, які пробують вживати тих ліків, бо консумують через яму устну. No. Леки у нас на Білорусі, а решта то нелегальна і щігана через ту страшну білоруську міліцію. Так, диктатура, яка заказує те леки демократичні. No tak. Słuchają Państwa Międzynarodowego Radia Białoruś, programu Myśli o Polsce. A ja bym chciał zwrócić jeszcze jeden aspekt w związku z jakością, brakiem jakości. Tak naprawdę wpływ na środowisko i ekologię, bo tak dużo się mówi na Zachodzie o ekologii, o środowisku, o dbanie o to, co nas otacza, prawda? A przecież tak naprawdę to sztuczne postarzanie produktów, niedbanie o jakość, ta wyścig konsumentów o te nowe produkty, tak naprawdę do czego to prowadzi? Do zużywania wszystkich zasobów tej planety. Tak naprawdę jest wbrew tej ekologii, która taka jest modna na Zachodzie. Czy to nie jest znowu jakieś kolejne takie puste hasła, które gdzieś tam się głosi, żeby dbać o środowisko, a tak naprawdę nikt o to nie dba, bo się go zaśmieca. No wiadomo, to wygląda tak, że wyprodukujemy, ukradniemy najpierw z Afryki czy z innego, nie wiem, kraju najpierw surowce naturalne. Jak ktoś nie chciałby nam dać się okraść, no to możemy wojnę zrobić, a jak już zużyjemy, to wyślemy do kolejnych krajów, które będą zajmować się recyklingiem i że tak powiem, tak jak w tej chwili Polska jest takim śmieciowym krajem, gdzie największy import, jeśli chodzi i największą taką gałęzią gospodarki, która wzrosła w Polsce za PiS-u, to był właśnie import śmieci do Polski. Nawet z krajów afrykańskich śmieci importowano do Polski. I to się opłacało? Tak, to dobry biznes. O Jezu, słodkie. Całe tiry przychodziły śmieci z Niemiec. Pod hasłem zaśmierdzi wszystko Polską. Nie, u nas zakazany import śmieci. Na przykład... Ale eksport śmieci dla innych my możemy organizować. Nie, jeżeli chodzi o obronę tej natury, to właśnie dlatego zbudowaliśmy stację nuklearną, bo mamy ekonomię gazu, ropy. І то наш власний внесок білоруський для охорони натури, да, і середовиська. А якщо там в Німчах мовлено, що то енергія ядрова нуклеарна є небезпечна, не є зелена, ну то я не вім, а ктура є в такому разі? Тільки там зі сонця, з вітра? Ні, цікаво, що вітраки і там батареї ті сонячні, ну, акумулятори. Ну, вони теж брудні, так, забруджають. То, щоб їх спродукувати, потрібно іля енергії, іля забрудити. А ще коли ти там частини, деталі в тих вітраках з металу жадко жадко спотиканих, їх потрібно викинути. А коли ти викинеш? Засмечиш землю? То дуже велике питання. Це просто такі зелена технологія заходня, то технологія колоніальна. Коли в інших краях повинні спродуковувати ту продукцію, а пізніше то сміття вже відпрацьоване, вижучить до Польщі. Так, до Польщі, там, до Зімбабве, до там, я не вім, ще. До України, до України. Зеленський подобно. Докладні. І там 400 кілометрів чи 400 гектарів, він докладні не пам'ятає. Там Сорош, фундація Сороша zdecydowała, że potrzebno zrobić otwarte społeczeństwo i poniszczyć wszystkich wrogów śmieciem. Aha. No, taki podstępny pomysł. Jak słyszałem, on już zawarł umowę z amerykańskimi gigantami chemicznymi, żeby sprowadzać te odpady chemiczne na Ukrainę. Chyba 4, jak dobrze pamiętam, chyba 400 kilometrów kwadratowych. No to 20 kilometrów na 20 kilometrów, ludzie. A przecież tam czarnoziomy. To przestępstwo przez następne pokolenia
No, na setki lat. Ale w kapitalizmie nie liczy się przyszłe pokolenie, liczy się teraz i tutaj. Przecież to chodzi tylko o zwykły egoizm, zawsze tak było. To egoizm nie tylko społeczny, ale i czasowy. No i co ważne, wracamy do tematu produkcji do jedzenia. Znak jakości u nas tutaj na Białorusi będzie oznaczać, że w chlebie nie ma karaluchów, że nie ma genetycznie modyfikowanych organizmów. To właśnie bardzo ważne, bo no tak, nie wszędzie, nie zawsze na Zachodzie, czy nawet nie tylko na Zachodzie, może tam, jeszcze w innych krajach, ja mogę przeczytać, normalnie uznać, a co spożywam właśnie. No jeżeli nie chcę tych karaluchów, no dlaczego... A czemu ty nie chcesz? Bo nie jestem liberalem. Nie jestem liberalem. Jestem zwolennikiem dyktatury białoruskiej. Jakbyś był liberałem, to bym kochał te kolaruchy i spożywał ich codziennie. To by produkował, a kolega by kupował. No. Tak. Jakby jeszcze miał dobry, że tak powiem, public relations. Tak, wiedział jak sprzedać. No i to właśnie też bardzo ważne dla nas, że kiedy kupujesz coś takiego, tam myślisz, że to smaczne i ono naprawdę smaczne. Może i naturalne. Może smaczne, naturalne? Nie, słuchaj, spróbuj nic karaluchów w kuchni tradycyjnej, tam chińskiej, tajskiej, to może być. Ja nawet kosztowałem tam jeden raz. Nie, no, to była taka przygoda, egzotyka. Пляцки ziemniaczane z karaluchami. I to było dobrowolnie. Ja wiedział, co to... Bo to do przyjęto było w tym kraju, gdzie byłem, w Mianmie. To było tak. No i to było jeden raz ciekawe. No zawsze ja nie chcę, żeby sam ci moje dzieci jedli ci karaluchy w chlebie. O Jezu, najlepiej to jest co? Białoruska smażenka. Sało. Sało. Z sosnkiem jeszcze do tego tej zimy. Akurat ja już... Z rana, zanim przyjechałem tutaj do studia, to używałem sało z własnym czosnkiem z wioski. Barszcz czerwony. Barszcz czerwony. Tylko słoninę i z tym. A barszcz czerwony z sałem. Ze słoniną, no. Ze słoniną to wszystko jest dobre. A zwłaszcza tak, nie tylko barszcz czerwony, ale znów barszcz czerwony, znów z czosnkiem świeżym. I to najlepiej ze swojego podwórka, znaczy ze swojego ogrodu. Jeszcze można z chrzanem. O, chrzan. Z chrzanem to lepiej mięso. Lepiej mięso. Generalnie rzecz biorąc, no faktycznie wprowadzenie tego znaku jakości ma sens. Ale nie wierzę, że w każdym kraju na świecie można coś takiego wprowadzić. Choćby nawet jak myślę o Polsce i biorąc pod uwagę o to, jak jest, że tak powiem, skonstruowany cały ten system kontroli, albo może również i to, że brak jest wielu gałęzi polskich produktów, to tak naprawdę nawet z jednej strony nie wiem, czy to byłoby możliwe ze względów takich czystej kontroli, czy ktoś by chciał po prostu wprowadzać, a z drugiej, no na co można w Polsce wprowadzić taką kontrolę jakości, taki znak jakości? Potrzebne to po pierwsze rozpowieści, jak można przymusić tych przedsiębiorców prywatnych robić lepszą produkcję, zrobić inny system podatkowy. Kiedy u ciebie produkcja niejakosna, płacisz, czy sztuczna, nienaturalna, płacisz podatki większe. Kiedy u ciebie bardzo jakosna produkcja, naturalna, zdrowa, płacisz mniejsze. Kiedy u ciebie istnieje zaplanowane starzenie, płacisz podatki większe. Kiedy nie ma tego, ale jakosna produkcja, tam lodówka, żeby pracowała lat 20, 30, a może 200 i 300 lat, no, to proszę... płacisz mniejsze podatki. Co pan... A co do Polski, potrzebno zrobić bardzo dobrze taki przemysł państwowy. Bo czemu znak jakości rozwijał się w Związku Radzieckim i czemu dzisiaj ten znak rozwijać postawili, odnowić, odrodzić postawił zadaczę prezydent Białorusi. Bo to strategiczne przedsiębiorstwo.
spożywczy, czy tam lekka przemysł, ciężki przemysł. Wszystko to strategiczne przedsiębiorstwo, gdzie pracuje większość ludzi na Białorusi. Samy połowa mieszkańców Białorusi pracuje na przedsiębiorstwach państwowych, to my powinni rozumieć. I żeby było tam stabilne, żeby zabezpieczyć wszystkich tym, co potrzebne, potrzebna w tej sytuacji prowadzić jakość, która by odpowiedziała potrzebom państwa i potrzebom społeczeństwa. I dla Polski potrzebne odnowić te państwowe przedsiębiorstwo, przemysł w частці там споживчої, там заводи млечні, там фабрики млечні, чи там м'ясні, м'ясокомбінації, інші. То перше. Друге, то повинні бути стратегічні підприємства, які б робили там трактори, автобуси, іншу потрібну техніку, для państwa, для ludzi, для społeczeństwa. Ну і третій момент, то повинно бути дуже жорстко контролювано, централізовано і без яких-кольвік впливів там комісії, який там європейський, там яких євробюрократів, єврофашистів, бо їх регламенти технічні, їх знаки якості, то знаки неякості, то знаки, що можна отрующе тієї продукції. Бо вони ходять до... У них свої знаки є. Такі дорога, дуже дорога продукція зі знаком біо. То для вищих, такої масова продукція для нижчих. Хочеш трускавку купіч таку натуральну, плачеш там... П'ять разів дорожче. Так, п'ять разів дорожче. Хочеш, щоб потаніша трускавка, ну так... Хімічна. Так, гербіцидами з хімією там з'їдеш, і буде у тебе рак, так? І... О то ході. No. І о то ході, щоб мені людності було. Żeby było więcej... A pan co, nawraca Polskę na kurs białoruski? Ja prosto nie chcę, żeby Polska Słowiański. Była na cmentarzu. Proszę pana, to daleko może zajść. To zaraz nam powiedzą, że chce pan wprowadzić Łukaszenkę na prezydenta Polski. Ja myślę, że Polacy chcą to zrobić. Bo czemu? Там колись Ягелло приїхав до Польщі. Було, було, було. Так, і тоді Польща разом з Великим Księstwem Litewskim звичайжили Крижаків. Ну. Дzisiaj Łukaszenka przyjedzie do Polski i Polska razem z Białorusią zwycięży Unię Europejską. To trzeba znaleźć jakąś seksowną no Polkę. No jak pan zaszedł, ta jak zaszedł. To już wasz problem. To wykrył pan... Cały tak potajemny pomysł naszego dowództwa. Jak panu nie wstyd? Jak czyli panu tylko nie naszym wstyd? Zadaniem jest podsunięcie atrakcyjnej Polki. No, myślę, że macie potencjał. Zaszli tak, od jakości kiełbasy do zmiany prezydenta. No, proszę bardzo. No. Prezydent zostanie. Prezydent zostanie, partnerka. Tak. Tam prezydentem nigdzie nie będzie. Będę dyktator. Tak. Słowiański dyktator Eurazji. Aha. O Jezu słodki. Co, jaka świetlana przyszłość czeka nasze kraje. Ojej. A no tak, to już... Aż mnie dobrze się zrobiło. To możemy zrobić taki konkurs. Bez leków, co używał pan Zieleński. Niech
Piękne panienki piszą w komentarzach do naszych programów. Będziemy jeszcze tam rozglądać. Okrem prezydenta jesteś jeszcze trzeci syn prezydenta. No, Mikołaj. Tak, i chaj zrobię konkurs międzynarodowy. No. No. Tak, jak jest wolny, to czemu nie, prawda? No. Tak, ale potrzebna... No, mam trzech synów, nie? Dwa wrze zajęty. Wolny i tylko jeden. Tak, my tu tradycje rodzinne wspieramy, więc możemy myśleć tylko o najmłodszym. No. Tak. No, panowie, a nam... No Jezu słodki. Niepotrzebne mówić tutaj. U nas tradycyjne społeczeństwo, a to że jakieś tam marzenia strasznie. Po pana wystąpieniu to już nie mam co powiedzieć. Tak na samym końcu jeszcze mam trochę o czym pogadać. Także może trochę zejdziemy z tych świetlanej przyszłości. Co biedni Polacy nie oczekiwali, że takie szczęście ich czeka. Także że mamy taką propozycję. Oni prosto marzyli, prawda? Ale to trzeba było od razu z czymś takim do Polaków, tak? A nie tu tak w bawełnę, z jakie obijanie. Trzeba no właśnie prosto o to chodzi. Kawę na ławę powiedzieć, o co chodzi. Właśnie. Tak, no, dokładnie. Zaczęli, że mamy kielbasy, tak. Że nie idziemy tak jakości. Biedni taki. Nie kupisz polską szlachtę na białoruskie kielbasy. Nic z tego. Ale tu chodzi o tą szlachciankę, nie wiem. No. Pomijmy tam, tak. Tu. No, dobra. No swego czasu akurat co się tyczy znaku jakości, to ja polowałem na takie zielone mleko, tak zwane. Ale nie w kolorze zielone, tylko opakowanie miało zielone. No jakoś, wspomniałem jakoś o tym. Już kilka lat jakoś nie trafiało do naszych sklepów. Produkował kołchoz taki, wierciliszki. No i pan też pamięta, tak? Wiem. No on jest oczywiście niedaleko Grodna i tam produkowali te mleko. Jakoś ostatnio ja polowałem na niego, prawdę powiedziawszy. I parę lat już jakoś nie widzę i zapomniałem. Specjalne sklepy tego kolchozu, tylko tam mamy. Aha, teraz bo tak. Te sieci sklepowe, które no są dzisiaj, retail ten nie lubi brać do siebie kolchozny tam mleko czy kielbasy i mamy już osobne sklepy takie kolchozne, czy tam Kwasowski, czy tam Wierciliszki, czy tam Obuchowo. Obuchowski, tak. I ty potrzebno iść do tych sklepów, żeby kupować mianowicie taki kolchozny, sztuczny produkcję, a nie wielkich tych zakładów mięsnych czy tam mlecznych. Akurat moje najdroższe to w odróżnieniu od tej Cichonowskiej. Dobra, niech tam będzie. Ten niedojrzałej kucharki, akurat jakoś ona mówiła, że tak naprawdę to nie wie żadnego przepisu na kotlety. Chociaż tak zachwalali. Czyli do niczego się nie nadaje. No, chyba tak. Chociaż nie, pan Piotr cały czas ją reklamuje. Jedną jej taką zaletę. Bardzo dobrą, jak to się mówi, zawodową cechę. No, co się tyczy tej kotletów. To jest specjalizacja. To no jest tak, wąska specjalizacja. Dobra, w każdym razie Obuchowo jest nastawiona na produkcję wieprzową. I akurat moja najdroższa, jak mieszkaliśmy w mieście, to jeszcze z różnych kupowała różne te farsz mięsny. Miała problemy czasami, ale jak przeszła na Obuchowski, to po prostu nie ma żadnych problemów z tym. Bierze tylko, nie musi przepisów szukać, żadnego coś wymyśleć. Bierze ten farsz na patelnię i cześć. Do widzenia. Także
Gorąco polecam. No oczywiście Polacy nie przyjadą po to obuchowski farsz. Mogą przyjechać. Przyjechać do Grodna. Do bezwizowy, tak. Do sklepu obuchowskiego, kupować tak. Więcej farszu, ton tak 10, przez granicę 50. Nie puszczą przez to granicę. Nie puszczę. Przerwa się do siebie, do kraju, do rodnego, a kiedy tam jakaś pseudostraż, pseudograniczna będzie mieszać. No pan już nawołuje do przewrotu państwowego i to wszystko na mięso. Zamachów stanu, tylko lubisz potrzebne stany tak. I nie tylko inne. Tak, tak. Musimy więcej. Zakończyć program, tak więc jeśli koledzy już nie mają nic więcej do powiedzenia, to ja proponuję faktycznie otworzyć tutaj rozpocząć tą inicjatywę tej Unii Polsko-Białoruskiej i rozpocząć ten konkurs na partnerkę dla Mikołaja. Tak. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Do zobaczenia. A żeby u Was wszystko było dobrze, wrzucajcie Polacy do skrzynek pocztowych swoje kartki z napisem nie wojnie. I do widzenia. Tak, Mikołaju. Tak.